Olsztyn, bardzo dynamicznie rozwijając się, potrzebuje dobrych rozwiązań komunikacyjnych. Marek Jermowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, w programie obecnym w kilku stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Radia Plus i Kopernika. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, wbrew temu, co państwo zaraz usłyszycie, absolutnie nie chodzi tu o formę tańca, chociaż brzmi to bardzo podobnie, zumbę, tylko o sumbę. Międzynarodowy projekt transportowy właśnie o nazwie Sumba, jak olsztynianie skorzystają właśnie na Sumbie. Jestem przekonany, że ten projekt rzeczywiście pozwoli nam odpowiedzieć, a jednocześnie przygotować dalsze nasze działania i strategie działań w rozwiązywaniu naszych problemów związanych ze zrównoważonym transportem publicznym, z tak zwaną intermodalnością, ekomobilnością, bo przecież dzisiaj miasto Olsztyn, bardzo dynamicznie rozwijając się, potrzebuje dobrych rozwiązań komunikacyjnych, jak i jednocześnie sprawnego transportu publicznego. I Sumba może pomóc w określeniu, tak, jak z niego korzystać? Na pewno tak. I nie tylko, chciałem dodać, dotyczy to samego miasta Olsztyna, ale również tak zwanego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Miejski obszar funkcjonalny to jest i miasto Olsztyn, i 6 gmin bezpośrednio graniczących z naszym miastem. Tutaj trochę jest pieniędzy, prawda, w tej sumie. Tak. Czego pan by oczekiwał? Jakie wydać, żeby faktycznie to była wiedza, którą pan będzie mógł też wykorzystać i wdrożyć? No przede wszystkim to jest projekt analityczno-badawczy, a więc my mamy odpowiedzieć na pytanie, jakie są mocne i słabe strony, czyli analiza SWOT w zakresie zagrożeń dotyczących naszego transportu publicznego. Mamy przygotować analizy porównawcze i różne koncepcje, które po przedyskutowaniu później w ramach konkretnych projektów i określonej strategii mogłyby być realizowane i służyć rozwiązywaniu problemów poruszania się tego komunikacyjnego w naszym mieście. I nie tylko, bo tak jak cały czas podkreślam, dotyczy to również miejskiego obszaru funkcjonalnego. Oczywiście wspomniałem o tym, zostałby w ramach tego projektu dokonany przegląd dobrych praktyk, tych już realizowanych przez naszych partnerów, którzy po prostu wcześniej pewne bardzo dobre rozwiązania u siebie wdrożyli i z nich my chcemy skorzystać. I oczywiście również będą prowadzone badania ankietowe z naszymi mieszkańcami w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, w jaki sposób oni również by widzieli rozwój tego zrównoważonego transportu publicznego na obszarze naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dzisiaj my już wiemy, że nie ma odwrotu praktycznie od rozwoju transportu publicznego. Dzisiaj realizujemy szeroki program związany z ekomobilnością, związany z rozwojem zarówno buspasów, również trakcji tramwajowej, a więc czystego transportu ekologicznego. Dzisiaj również mamy przygotowane koncepcje związane z przyszłą realizacją naszych parkingów Parkuj i Jedź, a więc przy wjazdach do naszego miasta chcemy zrealizować cały system parkingów, tak żeby ci właśnie wjeżdżający z miejskiego obszaru funkcjonalnego pozostawili samochody. Panie prezydencie, ile z Sumby może Olsztyn wyjąć pieniędzy i kiedy spotkamy się w tym studiu znowu, żeby omówić już wyniki tych badań, które będą trwały, zdaje się, kilka lat? Tak, projekt jest już realizowany praktycznie od października 2017. Ostateczne decyzje nasza Rada Miasta podjęła w marcu tego roku 2018, wobec tego po podjęciu tych decyzji, że chcemy uczestniczyć i zabezpieczamy nasze środki finansowe dla realizacji tego projektu. W sumie nasze środki to nie jest dużo, bo to jest 127 tysięcy euro. Przy założeniu, że również praca naszych pracowników po prostu będzie wliczana i przeliczana na udział pieniężny, a wobec tego w sumie około 80 tysięcy euro to będzie nasz udział finansowy. Natomiast cały projekt to jest 3,1 miliona euro w ramach 12 partnerów, który
obejmuje nasze wspólne działania. No i zakończenie tego projektu to jest wrzesień roku 2020, więc troszeczkę to potrwa, ale jestem przekonany, że uczestniczenie miasta Olsztyn, czyli naszej gminy, w takim międzynarodowym projekcie po pierwsze jest pewną nobilitacją, jak i jednocześnie na pewno pozwoli nam określić te kierunki działań tak bardzo potrzebne dla rozwiązywania naszych problemów komunikacyjnych i zrównoważonego transportu zbiorowego i zrównoważonego transportu i zrównoważonego rozwoju tego szerokiego, jeśli mówimy o naszym mieście. A więc uważam, że same pozytywy. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, był Państwa i moim gościem. Marek Jarmowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.